Na skutek tego, że wczoraj mówiłaś, że będzie padać. Tak, ale jeszcze dzień się ona nie tak skończy. Mówiła, ona tak mówiła. I nie powiedziałam, że wszędzie. Będzie przedostawać się przez chmury. Ale zobacz, jaka szybka weryfikacja. W Warszawie zobacz. Będzie pięknie i słonecznie, więc wszystko zweryfikowane. Klasyczna samoobrona kobiety. Bardzo dobrze, samoobrona jest ważna. Mówiłam też o silniejszych porywach wiatru i tak jest. Aha, nie wiem, czy zauważyliście. Jest, tak. Właśnie nie. Faktycznie a, na termometrach tak. Ciepło, wysokie wartości, natomiast te silniejsze porywy wiatru chwilami, no niestety już robią taką nieprzyjemną sytuację. Chcesz, że one wypchną ten ciepły front atmosferyczny i tę piękną pogodę. I od jutra wyjdzie... zmiany, niestety. W ciągu dnia maksymalnie do 14 stopni, ale w zachodniej Polski, na zachodzie, na północy, generalnie w 8 województwach Polski stany alarmowe pierwszego stopnia IMGW wydał, natomiast na przykład na północy Hiszpanii ten orkan Kirk powoduje, że porywy wiatru są nawet do 150 km na godzinę w Stanach Zjednoczonych. Tak. Tam z kolei nie Kirk, a Milton, huragan Milton, on uderzył w zachodnie wybrzeże Florydy. I tam 230 km na godzinę i tam sytuacja jest bardzo poważna. 3 miliony osób bez prądu, tak? Ponad kilka tygodni będą trwały te wszystkie naprawy. Na stacjach benzynowych brakuje paliwa, są już ogromne zniszczenia. Wiele osób zostało ewakuowanych, także my oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację. Także to, co się dzieje ostatnio w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to, że to się nie zmieni i te porywy wiatru nie przejdą w naszą stronę. Ale zapraszam, w nocy będzie przemieszczał się front z dużym zachmurzeniem. Co on spowoduje? Spójrzmy na nasze mapy. Opady deszczu na zachodzie, w centrum, na wschodzie i na południu naszego regionu. Na termometrach do 12 z informacjami. Do zobaczenia. Dziękujemy, dziękujemy. Trzymamy za słowo, że wróci z informacjami i będą to informacje nadal rzeczowe i trochę pogodne, prawda? Bo też tak, taka no słońce jest... będzie się pojawiać oczywiście, ale będzie chłodniej. To... Dziękujemy, dziękujemy. Tymczasem obok pojawił się on, Tomasz ze Śliwiński. Śliwiński, dzień dobry. Serwis komunikacyjny pojawia się na dwa sposoby, chyłkiem i znienacka. Jeśli się pojawia, to znaczy, że są utrudnienia, o których zaraz Państwu ciężko opowiemy. Jest, bardzo jest trudno przejechać przez Warszawę, naprawdę. Ale damy radę. Coś z tym. Szczególnie od jutra, bo w najcieplejszym momencie dnia od jutra jedynie 14 stopni i raczej tendencja 12-11 w weekend, także już trzeba się tak przyzwyczajać. Natomiast trzeba powiedzieć, że październik gwarantuje nam trochę taki rollercoaster w pogodzie, bo tak, w weekend było chłodniej, już się ubieraliśmy cieplej. Teraz mamy 20 stopni babie lato, a jutro już ochłodzenie, także bardzo łatwo się, szanowni państwo, przeziębić. Ale wróci babie lato, jeszcze powiedz, że tak. Może. Od koniec miesiąca jest na to szansa. W ogóle mam takie prognozy długoterminowe, jeśli chodzi o listopad, grudzień. Mówi się o tym, że to będą ciepłe miesiące, z pewnością powyżej zera, więc jeśli będą się pojawiały opady, to głównie opady deszczu, nie śniegu, więc nie wiem, co będzie ze świętami. Może tak daleko nie wychodźmy. Wodne. Święta wodne, tak. Około 8-9 stopni w ostatnich latach tak jest. Chociaż dwa lata temu było bardziej śnieżnie, powiedziałabym. Zapraszam Państwa na szczegóły i nasze mapy. To jeszcze będzie ciepła noc. Będą pojawiały się przelotne opady deszczu, tak do 12 stopni. Natomiast co nas czeka jutro przed południem? Opady deszczu będą pojawiały się jeszcze w Siedlcach i w Radomiu. A no to raczej może do studia, ale na zewnątrz to już Państwu nie polecam. Dzisiaj ostatni taki dzień. Tak. Widzisz... Kichanie, koniec października widziło. Jest szansa, że może jeszcze będzie ciut cieplej. No. No musiałam to zrobić. Jestem z Państwem szczera, prawda? Więc no tak, ale jesień ma swoje... Te informacje. Ale jesień ma swoje prawa. Tak. No ale dzisiaj korzystajmy, bo jest przepięknie, prawda? Także tak, spacerkiem... Ania, pamiętaj, że zawsze możesz zachować ten urok osobisty, którym podajesz, z którym podajesz te informacje i wtedy wszystko jest fajnie. Tego się trzymamy. Do przełknięcia. Do zobaczenia. I żeby było bezpiecznie. W nocy będzie przemieszczał się front z dużym zachmurzeniem, który spowoduje u nas na Mazowszu opady deszczu. Noc jeszcze ciepła do 13 stopni i jutro w ciągu dnia nastąpi ochłodzenie, bo w ciągu dnia maksymalnie w najcieplejszym momencie dnia, jutro do 14 stopni, ale już bez opadów deszczu. A co nas czeka w trzech kolejnych dniach? W sobotę chłodnie, zmiana pogodowa nas czeka w najbliższej przyszłości, ale przecież październik jeszcze się nie kończy, może nas bardzo mile zaskoczyć, prawda? Co wy na to? Zaskoczymy teraz ciebie, zapraszamy na kanał.
Właściwie przysłowie, które dzisiaj obowiązuje na świętego Franciszka, chłop już w polu nic nie zyska. Czyli a, co? Proszę. Odpoczywają. Znaczy już się sezon skończył, po prostu. Tak. Wiadomo, to oznacza, tak. Że, ale ta dziewiątka w tej niedzieli, no. Źle wygląda. Nie mogła dość rzetelność przekazać. Tak jak teraz patrzę na te mapy, no dobrze, powiem jeszcze, że noce będą chłodniejsze. O. Tego na mapach nie ma i na przykład już z piątku na sobotę 5 stopni. Także ale to znaczy, że będą grzały kaloryfery. Tak, chyba ogrzewanie działa, także to cieszy. Więc ja tam się z drugiej strony cieszę. Weekend się zbliża, dobry serial, film, kocyk, ciepła herbata, no czego chcieć więcej? Wreszcie będzie można leżakować, odpoczywać z skrupułów. Pozytywna informacja. Dlaczego ona robi pogodę w naszym programie? Dlatego właśnie.